Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od zaskakującego filmu, który przysłał nam pan Michael. Pan Michael jeździ po Polsce od niedawna i jest zdumiony tym, co wyczyniają kierowcy w okolicach przejść dla pieszych, dlatego przysłał nam pewnego rodzaju rozwiązanie, jak uratować pieszych przed polskimi kierowcami. No udało się. No aczkolwiek jest to kuriozalne, że obcokrajowcy, chcąc zapewnić bezpieczeństwo pieszych w Polsce, stają się kierującymi ruchem i próbują wymusić właściwe zachowanie, takim oto zablokowaniem ruchu pojazdów jadących w przeciwnego kierunku. Zakładamy, że ta osoba prowadząca rower do końca będzie tym, który rower rzeczywiście prowadzi. My jesteśmy wśród tych kompletnie niecywilizowanych krajów, gdzie pieszy po prostu musi czekać na łaskę pojedynczych kierowców, albo musi przeczekać, aż wszyscy przejadą i wtedy wchodzi. I to jest ta kompletna porażka naszego systemu, z którą pan Michael no, żyć nie może, nie potrafi sobie z tym poradzić, no bo on się zatrzymuje i nie się zatrzymują. Dobrze, to była w ogóle wąska jezdnia, że go nie miał jak inny kierowca wyprzedzić. Nie było tam miejsca na to pewnie, byłby wyprzedzany. Porażka. Nie wszyscy niestety myślą tak jak pan Michael. Co w takim wypadku sądzić o liście od pana Jakuba, który uważa, że to policjanci dręczą kierowców, którzy omijają i wyprzedzają na przejściach dla pieszych i że dają im mandaty, a wystarczyłoby tylko pouczenie. Na prawym pasie stojąca czarna ominęła. Za to wykroczenie mandat karny jest to 500 zł, punktów karnych jest 10. Tak też mandat w dniu dzisiejszym na panią nakładam. Pani przysługuje prawo do odmowy przyjęcia takiego mandatu. Wtedy jest skierowany wniosek o ukaranie. Słucham? Nie dałoby się na upomnieniu. Na upomnieniu. Może być pouczenie, ale pouczenie, proszę pani, to jest bardzo poważne wykroczenie. Na prawym pasie stacja ominęła. Panie kierowco, za to wykroczenie mandat karny jest w kwocie 500 zł. Punktów karnych jest 10. No powiem szczerze, rozumiem, jakby pan jeszcze pouczenie jakieś dał. Jeżdżę zawsze zgodnie z przepisami. No gdyby to była prędkość przynajmniej, nie wiem, 30-40. A przy prędkości 15 km potrącenie pieszego nie może skończyć się tragedią? No ciągle jesteśmy częstowani takimi mailami, w których próbujecie państwo krytykować, osłabiać, relatywizować i wszystko zganiać na statystyki policyjne, które mają być pełne złapanych kierowców, no i budżet państwa, który ma być pełny od mandatów wpływających, od tych poszkodowanych jakby niewiniątek kierowców. Strasznie mnie to boli, że część polskich kierowców dalej nie rozumie problemu. Uważają, że ci policjanci to tak się specjalnie tam zaczajają, nastawiają, czasem zwalniają przed przejściem, żeby to wymusić, to zachowanie niezgodne z przepisami. I co? I pan Jakub mówi, że inni dają się na to nabierać? A na cóż tu się można dać nabrać? Pouczenia? Pouczenia były dobre w ośrodku szkolenia. To zielona wędka. Przejąłem, zatrzymuję. Wykonuje pan manewr omijania pojazdu, który się zatrzymał przed przejściem dla pieszych celem ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Jest to zabronione. Już pan w jakie wykroczenie pan popełnił? Panie kierowco, za to wykroczenie jest mandat karny w kwocie 500 zł, punktów karnych jest 10. W takiej sytuacji pojazd, który chce mnie ominąć, musi najpierw sprawdzić, czy nie przechodzą piesi. A dopiero potem, jeżeli widać, że ja stoję, bo jest korek i dalej nie mogę podjechać, to dopiero wtedy może przejechać. Każdy kierowca zwalnia przed przejściem dla pieszych, widząc w okolicy pieszych. Niekoniecznie jeszcze przechodzących, zamierzających przejść, dochodzących do przejścia. Tak ma zachować się każdy kierowca. Powtórzę to po raz setny, przepraszam wszystkich znudzonych moim gadaniem na ten temat. Zbliżając się do przejścia, zmniejszamy prędkość. Pierwszy obowiązek. Drugi. Na pewno nie możemy wyprzedzać ani omijać. W związku z czym, jeżeli jest to jezdnia o dwóch pasach ruchu w danym kierunku, patrzymy i dostosowujemy się do zachowania pojazdu jadącego obok. Nieważne, czy on skręca, czy on jedzie prosto, na razie jedziemy w tym samym kierunku. Ten pojazd się zatrzyma, my się musimy zatrzymać. Ten pojazd zwolni, my musimy zwolnić. Nie wysuwamy się przed jego przód, ani na prawym pasie, ani na lewym.
i tyle, i to jest cała filozofia. Mówię pana, ja na taksówce jeżdżę, panie policjancie. Aha, no to pan doskonale powinien sobie zdawać sprawę, ale ja też... jak niebezpieczne jest to wykroczenie. Ale dlatego jechałem przecież tak po prostu, że nawet gdyby... Powoli, tak? Wyszło. Gdyby pieszy, wyhamowałby pan? Oczywiście. Jeżeli pieszy wyjdzie pan bezpośrednio zza pojazdu, pan nie ma żadnej szansy się zatrzymać. Uderza pan pieszego z taką prędkością, z jaką pan jechał. Jeżeli pojazd się zatrzymuje, pan... powinien się też zatrzymać. Jak pan mówi, że pan miał małą prędkość, to dlaczego się pan nie zatrzymał, tylko pan przejechał? No to w takim razie teraz cały pakiet filmów z potwornym zachowaniem kierowców w okolicach przejść dla pieszych. Przysyłają państwo do nas te filmy i przysyłają, zalewają nas państwo tymi filmami, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Na początek film z Krakowa od pana Marcina. No tutaj Opel na ulicy Limanowskiego przemknął koło pana Marcina chyba ze 100 km na godzinę. No cud, że piesi nie szli. Zobaczcie państwo, samochód mini zwalnia. On będzie skręcał za chwileczkę. Natomiast kierowca jadący torowiskiem, pędzący torowiskiem, w ogóle się tym nie interesuje, przejechał jakby nigdy nic, jakby się w ogóle nic nie działo, jakby ten pojazd na prawym pasie zniknął. Ale jeszcze jedno pytanie. Z jaką prędkością? No a to, że wyprzedza, to chyba nie ma wątpliwości. Torowiskiem pojazdów szynowych obok tego samochodu mini ten Opel przemknął i powinien za to mieć zatrzymany dokument na 3 miesiące, proszę państwa. Zrozummy to wreszcie. Takich zachowań być nie może. Jak pan Jakub czy inni krytykanci mówiący, że policja nabija kasę budżetowi państwa czy straż miejska budżetowi miasta. Jak się państwo czujecie w tym przypadku? No takich zachowań mamy większość na polskich drogach. Nie da się naprawdę tych punktów. Pod inny artykuł podpisać to jak. Słucham? Pod inny artykuł to nie da się. Pod inny artykuł, czyli jaki, że co pan zrobił, jaki manewr pan wykonał? Nie ustąpił pan pierwszeństwa pieszym? Tak? To jeszcze gorzej. Pewnie. To też jest 10 punktów. Tak. Ale pan ominął pojazd. Pojazd się zatrzymał, pan przejechał dalej. Panie kierowco, jaka decyzja? Słucham pana. Nie da się naprawdę nic. Słucham? Z tymi punktami nie da się. Ale punkty są, proszę pana, wartością stałą. Pan jako kierowca zawodowy zdaje sobie z tego doskonale sprawę. No, tak. I zdaje sobie pan doskonale sprawę, jakie wykroczenie pan popełnił. I zdaje sobie pan sprawę z niebezpieczeństwa tego wykroczenia, prawda? Widzi pan teraz, jak to BMW teraz to zrobiło. Ominęło pieszą na pasach. No, przez przejście no i... ominął pieszą. Tak. Teraz, w tym momencie. No i jeżeli to się zgadza, to co w związku z tym? Nie. To znaczy, że pan też tak może zrobić? No nie. Proszę pana, jeżeli ja skończę z panem interwencję, zacznę się zajmować innymi wykroczeniami. A tu mamy film od pana Patryka z Poznania. No, tutaj pani, która usiłuje przejść przez przejście dla pieszych, naprawdę jest super ostrożna. No i może dzięki temu zachowuje życie. Tak, droga poszerza się na 2 pasy ruchu i to już okazja dla kierowców do wyprzedzania. Wyprzedzamy. Pan Patryk zajął prawy pas, no to do przodu. Jakieś przejście dla pieszych, jakaś piesza, nieważne, byle do przodu. Tak jeżdżą polscy kierowcy. Jeden samochód, drugi samochód, trzeci samochód. No i udało się pani przejść. Rzeczywiście była ostrożna i do tego pieszych w Polsce zachęcamy. A ci, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży, czy inni obywatele obcych krajów, uważajcie, w Polsce obowiązują prawa dżungli. Co to jest za folia, panie kierowco, na przedniej i bocznej szybie? Atestowana. Proszę? Atestowana. Atestowana? Czy może takie przyciemnienie być? Tak. Nie, nie może, panie kierowco. Żadna folia na przednią szybę nie spełnia norm. Żadna. Ale zaczynamy pana w związku z innym wykroczeniem. Jedzie pan prawym pasem ruchu, prawda? Lewym pasem jedzie inny pojazd i zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych celem ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Pan ten pojazd omija. To jest wykroczenie, proszę pana. Zdaje sobie pan z tego sprawę? Tak. Ogólnie uprawnienia do kierowania pan posiada, czy nie? I to jest właśnie problem. Nie posiada pan uprawnień? Nie, to jest problem, tylko wie pan, co miałem za... Zatrzymane prawo jazdy jest, rozumiem, tak? No właśnie, miałem problem. Za co? Z prawem jazdy, za punkty. I będzie skierowany wniosek do sądu przeciwko panu. Nie, no proszę mi bardzo. Proszę pana, jeżeli pan ma decyzję o cofnięciu uprawnień, to pan popełnia przestępstwo. I na koniec film od pana Wojciecha z Krakowa. No tutaj sytuacja naprawdę niebezpieczna, bo pan Wojciech zatrzymał się, żeby przepuścić pieszego i stoi już dłuższą chwilę. I dopiero po tej dłuższej chwili samochód go omija. To jest bardzo niebezpieczne moim zdaniem. No to tym bardziej świadczy o tym, że kompletnie nie interesujemy się takim kierowcą. Mieliśmy tyle czasu, żeby to zaobserwować. Cóż, część z państwa ciągle nie zdaje sobie z tego sprawy. No to w takim razie nasz serial o omijaniu i wyprzedzaniu w okolicach przejść dla pieszych nie ma końca. Nawet moda na sukces się skończyła. Co z naszym serialem? Never ending story, niestety.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.